Okej, startujemy znowu. Nie wiem, czy iść tam, na dół, czy do tych małp wielkich. Może pójdę najpierw do tych małp. Tu nawet się trochę boję. A, tu nie wziąłem jeszcze pieniążków. Włamek naczynia. Tam na dół nie skoczę, dobra. I jak ja mam tu, że niby skoczyć? O, jest. Teraz. Uff, myślałem, że się nie złapie. No, jak ja mam niby... A, może je będę rzucał stąd, shurikenami. A, tam pilnują małpy jedne. Tu pilnują. Dobra, robimy akcję wypadową po tamten skarb, cokolwiek to jest, aczkolwiek pewnie nic takiego. Potem szybko ucieknę i się rzucę na górę i w ogóle, dobra. A może się zakradnę, o. Właśnie, właśnie, dobry pomysł. Cyk. Złom żelazny, okej, ulepszenie broni. A wy sobie tam siedźcie i rozprawiajcie. U! Pani małpa mnie zobaczyła. No co jest? Za śliska ręka? Serio? Dobra, tu się zakradnę. Po co one tam siedzą? Środek uspokajając. O, słychać je jak chrumkają. Szybko polecę tam. Jak mnie zobaczą, jak one się tu zlecą, jak one mnie złapią. Jak ja będę cienko piszczał. Co tutaj jest? Tutaj już chyba zwiedzałem. Ale patrz. Taka banda siedzi. Przy to jest ich tam chyba z 15. Dobra. Bawimy się tu. Chyba nie byliśmy. A, tam gdzieś ten korzeń prowadzi. A tutaj co jest? Na małpa mi na głowę skoczy pewnie. O, to jest w ogóle się coś można iść. Lek kontaktowy. Aha, tutaj już byłem. No to idziemy tutaj teraz. Hop. Będę. O, tu są małpy. Tam by poszedł człowiek. Ale którędy? Co tam, nie wziąłem czegoś? Nie, po prostu tam nie byłem. Cukierek. Ungo. No patrz, skoczyłby człowiek. Dobra. Ryzyk, fizyk. Ale głowa zabolała. No ale można by, można. Tylko pewnie nie stąd. Może stąd. Ha! Cudownie, fantastycznie. No i co? Teraz tu. Pięknie, cudownie, fantastycznie. A co to takie zanieczyszczenia? Nikt tutaj nie sprząta. Dobra. A tam ciekawa rzecz. A nie, takie skały są. Jest pewnie trująca, trucizna. Skaczemy tu. Dobra. Jakie to jest stresujące. Przebiegniemy to szybko? Na hopach? Ale przebiegłem. Żółty proch. Hop, 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 hop. Musi się nie zatruć. Hop, hop, hop. O. I odpoczynek.
A co tutaj jest tajemniczego? Ciężka sakiewka ze złotem. No i dobra, może być. Zwiedziliśmy krater. Piękny. Zwiedziliśmy. Teraz trzeba będzie iść do... z powrotem do małpy. Oj. Skaczemy przez lawę. Znaczy przez bagno. Jakie to musi być trujące. Fuj. Dobra. Zobaczymy, co tutaj dołem znajdziemy. Tajemnicza małpa. Jakoś biała. Dawaj tu. Nie boję się. O, bo się boję. O, jakaś straszna. No i tak właśnie się ginie. Ale mam tu jakieś... Czy ona mnie zobaczy? No, zobaczy. Ja to mam przeskakiwać. Mam życie, dobra. Ona weszła do trucizny. A! Weszła do trucizny. Super, weszła do trucizny. Nie! Dobra, a ja weszłem do trucizny. Dobra, muszę to przeskakiwać. Czemu ja nie... Bij, zabij, bij, zabij, no takiego. Ta małpa. Czyli taka biała z dwoma mieczami jest już groźna. Muszę ją szanować. Przejście do zatopionej doliny. Okej. Tutaj przyszliśmy, tak? Tędy. Aha, tu był wąż. Tak, już go nie ma. Poszedł sobie. A, tu się można było schować przed nim. Okej. No, ale tu chyba nie wyjdziemy, więc pójdziemy sobie przez przejście z odpowiedzią doliny. Okej. To szybko spróbujemy dojść jeszcze raz do małpy. Białej. Aczkolwiek nie wiem, co tutaj jest. Może spróbujemy dojść do kapliczki. Uff. Jak się niefortunnie rzuciłem. Spróbujemy dojść do tej świątyni Senpu na górze Kongo. Świątynia demonu dzwonu, tereny świątyni. Tereny świątyni, chyba tutaj, tak. I stąd do głównego holu świątyni spróbujemy dojść. Tam jest jakiś mnich, z którym trzeba pogadać. Coś nam mówił ten nasz pan Kuru. Kuru Muru. Taka małpa, no. Zaskoczyła mnie. Po prostu mnie zaskoczyła. No ale małpa, no to ma dwie ręce, szybko macha nimi. Okej. Zbadajmy świątynię. Tutaj się czają mnisi. O! Wilk. Dwa wilki. Aja! Uff. O, jest trzeci. Blokada. Dalej. Ło. Co to tak zaskoczenia mnie wzięły, a ja zaskoczenia je zabiłem. Machnąłem w jedną stronę, odmachnąłem w drugą i padły dwa. Okej. O, tam stoją misi dwaj.
Tu są jakieś drzwi? Nie ma. O, wilk znowu. Ale patrzcie, ja go tym shurikenem. Pyk, pyk. Jaski są. O, tu biega jeszcze jeden mały jakiś. Jaski są dobre. A, tutaj nikogo nie ma. I jeszcze mi jakiś cukierek kokana. Okej. Dobra. No to może... A tu tam siedzi. Małpa! A, to małpa. Chciała mi na głowę wskoczyć. Okej. Granulka do odnawiania życia. Co to? Zaskoczony jestem. A, małpa! Ale te małpy są słabe, ale ta biała to może być jakiś szef ich. Zaskoczyła mnie naprawdę. Tutaj skoczy te wody? Nie. Janosik. Ta-da-da! Jak to poleciała ta muzyczka? Nie wiem. Zapomniałem. Nie, no jak leciała janosikowa muzyczka? No tak pamiętałem. Tutaj to się... Co to? Ktoś mnie tu widział. Małpa? A ty małpa. Ja się tam... O ludzie, to cała banda. Dobrze, że mam te shurikeny. No i po co straciłem te shurikeny? No i siedzę na górze, patrzę na ciebie i tylko hop hop. Próbują cię złapać. Tu siedzi jakiś wielki miś. A jakbym go tak zaszedł od tyłu. Po cichutku, bo jak będę musiał się z nim bić. Tu mrucza. A to małpa mruczała. Och, fuks. Sorry małpo. Sorry misiu. Balon ducha Mibu. Balon ducha Mibu. Jest tu ktoś? Halo? O, tam po drugiej stronie. Balon ducha Mibu. Ale piękne, balon ducha Mibu. Po drugiej stronie jest taki złośnik. Ciężka sakiewka. Ciekawe, czy bym go stąd shurikenem. A jak tu przeskoczy? Aha, rzuca. Słyszałem tu mnicha? Tu jakiś mnich coś modlitwę odmawiał. Persymona, czerwona wieża Persymona. Pozwala przez pewien czas odnawiać posturę nawet w trakcie ataku. Aha, taka sytuacja. No ktoś tu gada. Czekajcie. Tam ci mnisi są na górze. Skoczymy. Zawalczymy z mnichem. Ktoś mnie widział, może tam siedzą na tym dachu. Dobra, idziemy. Tutaj wejdziemy? Nie wejdziemy. Nie, tu spoko, małpy pozabijaliśmy. Tu trzeba uważać, bo tutaj jest, o, cała banda mniszków. Mnisi z Shaolin. Tu jest woda i tu jest skarb. Skarb daje łuskę, a łuska daje życie. Czemu nie rzucam? Oj, ten uciekł. Skarpiu, chodź tutaj. Dobra, nie gniewam się, jeszcze tu przyjdę.
się nauczę nurkować. O, tutaj zaskoczymy mnicha. Tamten się modli? Garść popiołu do rzucania w oczy. To był jakiś mnich? A, tam siedzi, o, tu siedzi, o, tam siedzi, o Jezus Maria, tyle siedzą. Tu siedzi, tam siedzi, wszędzie siedzą. Jak tu pójdę, to ten... O, tu siedzi jeszcze... O Boże. Dobra, tam się nie widzieli. Przepraszam, przepraszam, służbowo, na statek. Tu się skryje. Monety ściągnę. Drugi. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem. Czy tutaj, proszę ja ciebie. Weszedłbym. Hop! Wszystko jest kwestią strategii. I zacząć od odpowiedniego zawodnika. I tak się poustawiali chłopaki, że no, no nie da się inaczej. Normalnie nie da się inaczej. Dobra. I co my tam na dachu mamy? Na dachu nic nie mamy. Okej. To tutaj sobie na dach wskoczymy. Hop. Czyż to nie wygląda jak... Uj! Mały ten mnie znalazł. Przyjdzie tu? Będzie strzelał. Obejdę go. On jest taki... Mały taki... O, to jest drugi. Kurczę. Takie małe to... Takie zadziorne. No nie pogadasz z chłopem, nie pogadasz. Tego bym zaszedł tak od tyłu, jak się by dało. To jest taki cwany lis. O, że już spadł na dół. A tam dwa chodzą, ludzie. Ale się udało, że go tak zaskoczyłem. A tamci, co już mnie atakują? Nie, poszli sobie. O, tu jest jakaś skała, którą powinienem móc wejść. Może tak. Hop. A tutaj? Hop. Chodzę sobie, chodzę, a tutaj już coś mnie... A tam jakieś poglądają. Chłopki. A tutaj na dole co jest? A, te małe chodzą. Kapeluszniki. A tutaj dwa poszły w tą stronę. O, jeden stoi tam. Który to? Który to? Ło! Zaskoczony! Muszę uważać, bo to... O, już, już, już. Szalony. Ten jest zaalarmowany. Go weźmiemy stąd. No, wziąłem go. I jeszcze mnie zatruł. No co za gość. Odtrutka. Odtrutka w proszku. Cyk. Dziękuję. Okej, jeszcze tego byśmy pokonali. I mielibyśmy ich pokonanych. No, rzuciłem shurikenem.
super, tylko taki ciężki shuriken to był. A co ich tu tyle? O Boże, tu jeszcze mniejsi są. No super. Nie możemy tak się otwarcie bić. My jesteśmy w pokojowych zamiarach. Poczekamy, aż się uspokoją. O! Który to? Ten michu. Albo się w otwartej będziemy bić w walce. Co mnie pozostało? To może rzucimy zasłonę dymną. Taki to skubany mich. Wow! Jaki świecący. Tak, dobrze. Takie buty. Udałoby się go pokonać. Nic nie zablokowałem. To było słabe. Ten nie wykończy z strzałkami. Ło, tu to jest. O Boże, jaki potwór. Potwór, nie, jakimś ogonem. Dobra, pokonamy go jeszcze i... Bo chyba go pokonamy, co? Ale go pokonałem. O, dobra, to w następnym odcinku.